Czy zastanawialiście się, w jaki sposób wygląda współpraca działu aerodynamiki z kierowcami i czy i w jaki sposób kierowcy przekazują swoje uwagi aerodynamikom pracującym w fabryce? Otóż współpraca taka nie jest jakoś bardzo bliska, bo w rzeczywistości zwykle jest to albo szef działu aerodynamiki, albo osoby odpowiadające za dane obszary bolidu, które kilka razy w sezonie idą na spotkania z kierowcami, żeby wysłuchać takiego ogólnego feedbacku o zachowaniu bolidu. Bliższa współpraca przebiega pomiędzy aerodynamikami, którzy pracują na co dzień na torze, a właśnie kierowcami, ale w rzeczywistości w rozwoju aerodynamiki zdanie kierowców nie jest tak mocno brane pod uwagę. Liczą się przede wszystkim dane, dane, dane. Bo kierowca zawsze będzie narzekał na to, jak prowadzi się bolid. Kierowcy chcą, żeby bolidy prowadziły się łatwo i przyjemnie. A w rzeczywistości bolidy, które wygrywają mistrzostwa, są dość trudne w prowadzeniu. A zadaniem działu aerodynamiki jest przede wszystkim poprawiać osiągi bolidów na torze. I pomimo tego, że bolid może prowadzić się nieprzyjemnie, jeśli widzimy w danych większy docisk i mniejsze opory aerodynamiczne, to możemy się spodziewać, że kierowca zrobi swoją robotę i będzie po prostu szybszy na torze.